Witam serdecznie na medytacji uwalniającej i przebaczającej. Przebaczającej sobie, przebaczającej drugiej osobie. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Proszę Cię, podziel się w komentarzu, jak ta medytacja na Ciebie wpłynęła. W trakcie medytacji rób tylko i wyłącznie to, na co pozwala Ci Twoje czucie. Jeżeli będzie coś do zrobienia wbrew Tobie, zostaw to. Zostaw, nie rób. Widocznie nie czas. Przyjdzie na to inny moment. A teraz przygotuj się do medytacji. Przyjmij wygodną pozycję, siedzącą, taką, żeby plecy były oparte, bądź leżącą. Zadbaj o to, żeby Twoja odzież nie krępowała Twojego ciała, a Twoje nogi i ręce nie były skrzyżowane, tylko swobodnie leżały wzdłuż ciała. Zamknij oczy, spokojnie oddychaj. Biorąc wdech, licz do czterech. Zatrzymaj się na dwa i wydychaj powietrze również licząc do czterech, ale układając usta tak, jakbyś dmuchał to powietrze przez słomkę. Skup się na oddechu i na moim głosie. Pozwól też właśnie teraz, aby wszystkie myśli, które przez najbliższe 15 minut chcą przebiec przez Twoją głowę, przebiegły. I od teraz mają 30 sekund na to, aby przebiegły przez Twoją głowę. Powiedz wyraźne stop. Wyraźne stop Twoim myślom. Niech poczekają. I z powrotem skieruj swoją uwagę na oddech. Twoje ciało odpoczywa, relaksuje się. Twoje nogi stają się coraz cięższe. Twoje ręce odpoczywają. Jesteś bezpieczny. Twoje powieki są mocno i szczelnie zamknięte. Odpoczywają. Staraj się teraz z każdym wdechem wejść w głąb siebie. Poczuj, jak z każdym wdechem jesteś coraz głębiej i głębiej. Coraz mocniej wchodzisz w siebie. A teraz wspólnie razem
Przenieśmy się na przepiękną polanę. Stań na miękkiej trawie. Poczuj pod stopami mięciutką trawę. Poczuj zapach przepięknych kwiatów. Popatrz, jak zwierzęta chodzą wkoło ciebie. Możesz je dotknąć. Pogłaszcz je. Przyjrzyj się, jakie zwierzę do ciebie przychodzi, które możesz dotknąć. A teraz stań wyprostowany, twarzą do światła. I przywołaj do siebie osobę, do której czujesz smutek, do której czujesz żal, która wyrządziła ci krzywdę. Niech ta osoba stanie przed tobą w odległości około 1 metra. Popatrz na tę osobę oczyma duszy. Spójrz na tę osobę z poziomu miłości. I powtarzaj za mną słowa. Z miłości i szacunku do siebie. Wybaczam Tobie wszystko to, co wywołało we mnie, i tu wymień uczucie. Z miłości i szacunku do siebie. Wybaczam sobie że przez tyle czasu czułam z miłości i szacunku do siebie uwalniam siebie i ciebie od energii i tu wymień uczucie, które czułeś do tej osoby. Z miłości i szacunku do siebie jestem wolna jeżeli możesz zrób krok do przodu w kierunku tej osoby. Wyciągnij ręce i złapcie się za ręce. Patrząc prosto w oczy tej osobie. Powiedz, dziękuję za lekcję, którą dzięki Tobie mogłam doświadczyć.
z miłości i szacunku do siebie wybaczam sobie i Tobie. Jesteśmy wolni. Jeżeli możesz, przytul tą osobę. Z miłości i szacunku do siebie i do Ciebie. Jesteśmy wolni. A teraz spójrz w lewą stronę. Tam z góry płynie światło. Boskie światło miłości. Podejdź do tego światła. Możesz podejść razem z tą osobą, trzymając się za ręce. Wejdź w to światło. I poczuj, jak boskie światło oczyszcza Twoją energię, jak napełnia ją światłem miłości i wdzięczności. Poczuj, jak z każdą sekundą bycia w tym świetle stajesz się osobą coraz silniejszą. Poczuj, jak po uwolnieniu się od bólu i żalu w Twoim sercu zrobiło się miejsce na miłość, wdzięczność, szacunek. Popatrz na osobę, która stoi koło Ciebie oczyma duszy. Z tego samego domu jesteście. Wszystko, co się dzieje tu na planie ziemskim, jest po to, aby uczyć nas miłości, wybaczenia, bezwarunkowej miłości. Popatrz, jak wkoło Ciebie znajdują się teraz anioły. Jesteś w środku kręgu, który otworzyły. Jesteś chroniony, chroniona. Jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczna. Jeżeli masz ochotę, podejść i przytul jednego z aniołów, a później drugiego i trzeciego. Poczuj swoją lekkość. A teraz czas wracać do tu i teraz. Jeżeli jesteś gotów, zabierz tą osobę ze sobą do swojego życia. Jeżeli nie, pozostaw ją w bezpiecznej przestrzeni.
ale wolnej. Od bólu, smutku, żalu. Weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz weź głęboki wdech i wydech. Poruszaj palcami u stóp, palcami u rąk. Otwórz oczy, witam w tu i teraz. Moi drodzy, dziękuję. Podzielcie się w komentarzu. Jakie zwierzę na łące zobaczyliście? Jakie zwierzę na łące głaskaliście? Jesteście wolni. Jesteście bezpieczni. Dziękuję i przytulam. Magda.